Marek Gołębiewski, trener Sparty Jazgarzew. Chyba dzisiaj skala złości do maksimum przesunięta, bo przed meczem za Spartą się opowiadało wszystko i dotychczasowe wyniki, i potencjał piłkarski, miejsce w tabeli, nawet to, że nie przegraliście jesienią meczu na wyjeździe, dzisiaj przegrywacie w pionkach. Da się jakoś to logicznie wytłumaczyć? Pewnie, bo piłka jest ogromnie przewidywalna. Nie, poziom złości na pewno już trochę opadł, bo nie mogę mieć pretensji do swoich zawodników, że nie chcieli tego meczu wygrać. Czasami tak się układa, że po prostu strzela się tą jedną bramkę mniej. No i dzisiaj tak było, no szybko strzeliście bramkę. Próbowaliśmy cały mecz odrobić tą stratę. Nie chciało nam nic paść, tutaj był słupek przy rzucie wolnym Kuby Pastusiaka. No i taka jest piłka, no co mamy zrobić? No, my mamy cel utrzymanie w czwartej lidze. Myślę, że na tą chwilę czwarte miejsce daje nam spokojnie, także nie mamy co płakać, prawda? No, jedziemy teraz na puchar w środę, potem mamy u siebie Szydłowiec, więc trzeba będzie szukać punktów w innych spotkaniach po prostu. Jest to pierwszy mecz przegrany na wyjeździe, więc nie robię z tego wielkiej tragedii. Dzisiaj bardziej Proch wygrał, czy to Sparta bardziej ten mecz przegrała? Myślę, że bardziej my przegraliśmy, bo wiedziałem, że drużyna Prochu jest groźna u siebie. Zdecydowanie, bo na wyjazdach wam nie idzie, tak? Ale uważam, że moi zawodnicy mogli troszkę bardziej skoncentrowanie zagrać pierwszą połowę, bo druga już była trochę lepsza. My to w głowach, myślę, przegraliśmy bardziej niż wy wygraliście to. No wiadomo, strzeliście w bramkę, gratulacje i co tu zrobić, takie życie. A ten główny, taki jedyny niuans, który do tej porażce zauważył, to lekceważenie rywala, brak szczęścia. Czego cię zabrakło, żeby te punkty z pionek wywieźć? Wie pan, szczęście to jest w piłce bardzo ważna rzecz. No ostatnio na przykład z Sulejówkiem zabrakło nam 10 sekund, żeby mieć remis z liderem. No dzisiaj nam zabrakło, myślę, trochę tutaj koncentracji przy kontrze waszej. Kilku zawodników nie wróciło na swoje pozycje, no i ładny strzał waszego zawodnika, no i myślę, że szczęściu tu nie ma co mówić po prostu. Mieliśmy cały mecz na odrobienie strat, nie udało się i tak bywa, no. Czy cię w ogóle czymś Proch zaskoczył, to, że swoją postawą na boisku, czy jakby, znaczy, to coś spodziewaliście, to było grane i na to byście gotowi? Spodziewaliśmy się, że Proch będzie grał trochę więcej może w piłkę, może te pierwsze 10 minut graliście fajnie, ale potem może wynik to po prostu wynik spowodował, że wasza drużyna się cofnęła, no i praktycznie wybijaliście piłki, no. Ale przez pierwsze 10 minut naprawdę uważam, że graliście dobrze w piłkę, tak? Chcieliście grać, chcieliście stwarzać sytuację, a później wynik spowodował to, że graliście troszkę gorzej, tak? A tuż po ostatnim gwizdku sędziego, na co był najbardziej zły trener Gołębiewski? Nie. Pierwsza myśl, na co? Nie mam pretensji ani do sędziów, ani do zawodników swoich. Po prostu przegraliśmy mecz. Nie jestem zły na nic. Po prostu no ciężko to wytłumaczyć, wie pan. No, piłka nożna jest taka, że raz się wygra, raz się przegra. No i trzeba z tym żyć. No, ja muszę wyciągnąć wnioski i zawodników, którzy może troszkę słabiej zagrali, porozmawiać z nimi i zmienić może coś. No, to jest już moja rola, więc nie jestem zły, naprawdę. Dziękuję bardzo. Mariusz Sztobryn, trener Prochu Pionki po meczu 12 kolejki. Proch dzisiaj bardzo cenna wygrana, ciężko przyszła, ale zwycięstwo 1-0 ze Spartą Jazgarzew. Trenerze, chyba wygrana, jak już powiedziałem, naprawdę bardzo, bardzo cenna, bo ostatnio nam nie szło, dzisiaj wygrywamy z mocnym rywalem i to musi cieszyć, to musi cieszyć. Tak, przede wszystkim miło było widzieć chłopaków tak walczących. Ja nie pamiętam, żeby aż tak dużo zaangażowania w ostatnim czasie było i to gdzieś tam się przełożyło też na wynik. Po raz pierwszy od dawna też promyczek szczęścia gdzieś się uśmiechnął, bo przeciwnik, mimo że był lepszym piłkarsko zespołem, że więcej oprawał piłkę, tak naprawdę miał jedną sytuację po stałym fragmencie gry, gdzie po raz pierwszy piłka trafiła w słupek, odbiła się i wybiliśmy, a nie do przeciwnika, więc no w sporcie troszeczkę szczęścia zawsze potrzeba. No właśnie, dzisiaj Sparta była częściej przy piłce, częściej była z piłką na naszej połowie. Chyba to szczęście przeważyło, tak? Bo my mieliśmy mało sytuacji, oni też zresztą też mieli niewiele, ale to 1-0 udało się dowieść i to piłkarskie szczęście dzisiaj było w Prochu Pionki. To jest ten czynnik, który dzisiaj dał nam te 3 punkty? Znaczy, ja tutaj powiedziałem, to nie, że wygraliśmy, bo szczęście nam dopomogło. Promyczek szczęścia się uśmiechnął, bo mówię, może w pewnych meczach nam brakowało umiejętności, natomiast na pewno kilka spotkań było takich, że co przeciwnik praktycznie uderzył na bramkę, czy wrzucił, to zaraz to było w sieci. Ciężko, tak czasem jest, ciężko sobie z tym po prostu poradzić. Dzisiaj to nie szczęście zauważyło, tylko ambicja, charaktery chłopaków, gdzie po ciężkim meczu w środowym, w centrum, tak naprawdę nikt na nich nie stawiał, podnieśli głowy, zagrali jak mężczyźni i tylko pogratulować. Okej, a jeżeli chodzi o sam mecz, 90 minut, to było dobre 90 minut Prochu, bo ktoś może powiedzieć, że styl zwycięstwa był słaby, bo to rywale przeważali, ale chyba
piłkę jest po to, żeby wygrywać, tak? Ale to nie był generalnie dobry mecz Prochu. Śmieszą mnie takie jakby twierdzenia, że tak naprawdę przyjechała czwarta drużyna tej ligi, bardzo mocny zespół, bardzo dobrze ułożony piłkarsko, taktycznie, organizacyjnie, mający naprawdę indywidualnie piłkarzy lepszych na kilku pozycjach i my poprzez zaangażowanie, poprzez inteligencję, poprzez dzisiaj organizację gry dorastaliśmy temu zespołowi spokojnie i w piłce nożnej liczy się to, takie akcje, które zostaną zakończone bramką, które ile się tych bramek strzeli więcej od przeciwnika dzisiaj, to my strzeliśmy tą bramkę więcej i byliśmy drużyną lepszą, bo ja mogę wyciągać poprzednie spotkania, że w Raszynie byliśmy lepsi, że to nie ma sensu, bo liczy się to, co w sieci i dla mnie dzisiaj byliśmy drużyną, która zasłużenie absolutnie sięgnęła po 3 punkty, bo drużyna Jazgarzewa przez 90 minut miała przewagę, natomiast poza stałymi fragmentami nie stworzyli żadnej sytuacji, natomiast my mieliśmy jeszcze dodatkowo 100% Pawła Rogali, gdzie trzeba było podwyższyć na 2-0 i ten wynik by się skończył w 44 minucie, więc ja twierdzę, że to był najlepszy mecz Prochu w tej rundzie. A trenerze, co zrobić, żeby była powtarzalność? Bo przed nami ciężki mecz środowy z liderem Ligi Okręgowej, ćwierćfinał Pucharu Polski z Drogowcem Jedlińsk na wyjeździe. Potem wyjazd i mecz z LKS-em Promna, czyli zespołem, który jest jakby naszym sąsiadem w tabeli. Co zrobić, żeby ta powtarzalność była, żebyśmy mogli to samo powiedzieć, takie same miłe słowa po najbliższych meczach? Powtarzalność, żeby była powtarzalność, to trzeba mieć bardzo dobry zespół, który jest lepszy od przeciwników tydzień w tydzień i wtedy co tydzień się odnosi zwycięstwo. Natomiast jeżeli brakuje, może inaczej, słyszałem opinię, że broń wczoraj w Otwocku się męczyła, bo nie było dwóch zawodników. No to ja chcę powiedzieć, przypomnieć, że Proch od początku sezonu gra bez czterech, pięciu zawodników praktycznie co mecz i jakoś tam sobie musi dawać radę i się w żaden sposób nie tłumaczy w ten sposób, więc na tą chwilę w miejscu, w którym jesteśmy, z problemami, które gdzieś tam nas dotyczą, uważam, że wygląda to mimo wszystko przyzwoicie. Brakuje nam troszkę punktów na wyjeździe, ale myślę, że trochę pokoju i te punkty też tam zaczną przychodzić. Dziękuję bardzo.